wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj spotykam się z Pawłem Sieczkiewiczem, założycielem m.in. Telemedico, firmy, która zatrudnia już ponad 60 lekarzy, ale też Paweł jest, jak wyczytałem, raperem, sportowcem, czyli bokserem, który walczył w MMA. Nie wiem, czy dalej walczy, zaraz pogadamy, ale miło, że udało się spotkać. Cześć, Paweł. Cześć, Łukasz. Bardzo miło. Czy mogę wszystko prostować po kolei? Jedziesz. To zacznę od samego końca. Bokserem nie. Zaczynałem od kickboxingu, skończyłem na boksie tajskim, zdarzyło się walczyć również w MMA. Zajmujemy się w Telemedico zdalnymi konsultacjami z lekarzami, czyli umożliwiamy pacjentom możliwość porozmawiania z lekarzem bez wychodzenia z domu za pomocą aplikacji mobilnej albo telefonu. Zgadza się, jesteśmy obecni na rynku polskim, czeskim i angielskim i tam współpracujemy z dużą liczbą lekarzy, ponad setką już na tych wszystkich rynkach. I zrobiłem kilka projektów wcześniej, które pozwoliły mi dojść do momentu, gdzie jestem i cały czas rozwijać naszą telemedycynę. Czy było coś w dzieciństwie, co odróżniało Cię od rówieśników? Ja zawsze wiedziałem, co chcę robić w życiu i to naprawdę na bardzo wczesnym etapie. Nie wiem, może miałem 7, 8, 9 lat i wiedziałem, co będę robił i jakie są moje cele. Na szczęście się w miarę dobrze spełniają. A druga rzecz, co jest pewnie dla wielu osób czymś dziwnym, jak słyszę to pierwszy raz, nigdy nie piję alkoholu. Ja nigdy nie piję alkoholu. Dzisiaj też nie napiję się. Napijemy się. No dobra. Nie, no to jest taka rzecz, nie wiem, czy miała na cokolwiek wpływ, ale przez to, że sport, przez to, że uważałem, że nigdy nie jest mi to potrzebne, to tak zostało. Powiedz mi, jak to się stało, że powstał portal Telemedico? To jest historia polegająca na doświadczeniu mojego wspólnika, który tak naprawdę jest pomysłodawcą, Piotr Słomian, z którym poznałem się na Startup Weekendzie w Łodzi. Jeszcze wcześniej mówiąc trochę, Startup Weekend to jest taka impreza, gdzie osoby spotykają się z pomysłem na projekt internetowy. Część osób z tego eventu, z tego wydarzenia prezentuje swoje pomysły, a druga część osób dołącza się, żeby pracować w zespole kilkuosobowym przez 3 dni, czyli przez weekend, nad tym projektem. Na koniec te projekty są oceniane, jury wyłania zwycięzców i tak dalej. No i tak na takim wydarzeniu spotkałem się z Piotrkiem, poznaliśmy się tam. Postanowiliśmy ze sobą pracować nad tymi konsultacjami online z lekarzami. W pierwszym etapie projektu zrobiliśmy serwis, który umożliwiał umówienie się z lekarzem, ale nie na wizytę taką osobistą, tylko na konsultację przez internet. Z taką wersją poszliśmy do akceleratora, czyli miejsca, które zbiera z całej Europy pomysły. Spośród nich wybierają te, które najbardziej im pasują, bo to był akcelerator organizowany przez firmę telekomunikacyjną z Hiszpanii. Wybrali te firmy, które najbardziej im pasują i tam ze 160 zgłoszeń zostaliśmy taką ósemką, która pracowała nad projektami, które miały wpasować się w model biznesowy firmy telekomunikacyjnej. A jak właśnie to się stało, że nie tylko pozyskałeś jakby finansowanie z akceleratorów, ale wiem, że od choćby największych graczy w Polsce też udało się pozyskać finanse? To jest nasza trzecia inwestycja, do czego dążysz, czyli znany lekarz, właściwie to jest Doc Planner, czyli sieć serwisów umożliwiających umówienie się z lekarzem już na tą osobistą wizytę. To jest największa sieć bodajże w Europie i teraz miejmy nadzieję w Ameryce Południowej. To jest nasz trzeci inwestor. Poprzedni dwa inwestorzy to były firmy zagraniczne, czyli pierwsza to była Telefonica, potem byli Aniołowie Biznesu z Rumunii i trzecią dopiero polską firmą jest znany lekarz. Udało się to, myślę, przez to, że... I teraz cokolwiek nie powiem, to będzie uważane za nieskromnie. Ale zaczynając od tego, że po prostu to jest produkt, który bardzo pasuje w ich strategię i uzupełnienie osobistej wizyty do lekarza, wcześniej zapewniając możliwość szybszego kontaktu z lekarzem przez internet, bez czekania w kolejce i za dużo niższą stawkę. Drugie to coś, na co ludzie zazwyczaj zwracają uwagę, czyli na zespół. Czy zespół jest kompletny i wystarczająco dobry, żeby dowieść tą wizję, nad którą pracują. I wydaje mi się, że mamy to z Piotrkiem i oczywiście ze wszystkimi pozostałymi członkami zespołów, bo nie byłoby nas w miejscu, gdzie jesteśmy, bez nich wszystkich. A trzecia rzecz to jest to, żeby być w trendzie. Czyli produkt, który rozwijasz i rynek, na którym operujesz, czy on jest ciągle perspektywiczny na to, żeby to urosło? I jak dużo jest do tej perspektywy, że ma to szansę urosnąć? Jak daleko? W takim razie chciałem Cię zapytać, jak ocenić te trendy? Jak, mając jakiś pomysł,
sprawdzić, czy rzeczywiście jest to projekt perspektywiczny i warto w niego inwestować. To jest mega ważne, to jest szukanie w ogóle pomysłu, projektu, nad którym chce się pracować i poświęcić kolejnych parę lat swojego życia, bo nie łudźmy się, nie ma rzeczy, które przychodzą bardzo szybko. Internet daje możliwość robienia czegoś szybko, ale dalej to jest kilka lat wyjętych z życia, więc dobór odpowiedniego projektu, rynku, na którym się będzie i produktu, w jaki sposób chcemy tą potrzebę rozwijać, jest mega ważny. A zbieranie takich trendów i patrzenie na nie, najpierw też pozwolę sobie powiedzieć jedną dygresję, dlatego że ostatnio na przykład mamy wysyp projektów dotyczących rozszerzonej rzeczywistości, virtual reality, w skrócie VR, i są osoby, które na przykład takie rzeczy chciały robić w Polsce kilka lat temu, chodziły po funduszach inwestycyjnych i teraz z perspektywy czasu, kiedy ten rynek zaczął się już mocno rozwijać, oni mówią, że nikt nie chciał w nas inwestować, kiedy my mieliśmy ten pomysł. Ale z punktu widzenia funduszy inwestycyjnych był to zbyt odległy okres, żeby można było przez te kilka lat finansować projekt, który nie miał szans na przynoszenie przychodów, po to, żeby z nadzieją liczyć na ten moment, że kiedyś to się wydarzy. Po pierwsze, nigdy nie było pewności, że to się wydarzy. Po drugie, jeżeli miałoby się to wydarzyć, to była tak odległa przyszłość, czyli trend widać było, że jest perspektywiczny, ale on był daleko. Więc bardzo ważne jest, żeby znaleźć ten trend, w który będziemy inwestować czas, pieniądze tuż przed swoim wybuchem. Nie tylko trend, który na pewno kiedyś wybuchnie, nastąpi, bo wszystko będzie optymalizowane i kiedyś jesteśmy pewni, że będą latające samochody. Natomiast teraz, tuż przed wybuchem, jest trend samochodów elektrycznych albo autonomicznych. Te, które będą latały, to jest dopiero zbyt daleki okres. Oczywiście, jeżeli mamy bardzo dużo gotówki, to już w tym momencie możemy zajmować sobie pozycję lidera wśród latających samochodów, ale to jest jeszcze coś daleko. Więc szukajmy trendów, które są tuż przed wybuchem, takich, które mają potencjał skalowania, czyli jesteśmy w stanie nasze rozwiązanie przenosić na wielu innych użytkowników, na wiele innych rynków, a z drugiej strony takich, które też budują barierę wejścia, dlatego żeby nie było nas łatwo skopiować. Choć i tutaj dwoje rabin wróżył, może być tak, że dzięki temu, że zaczyna być dużo konkurentów w danym trendzie, to ten trend przyspiesza i dzięki temu rynek staje się szybciej. A jakie według Ciebie są teraz trendy, które... Telemedycyna oczywiście, jako trend numer jeden. I to naprawdę to nie jest poprzez egoizm i myślenie tylko o własnym biznesie, natomiast pod względem tego, co po prostu widzimy. O, kolejny sposób na dostrzeganie trendów jest to, co na przykład w takim kraju jak Polska obserwujemy w krajach, które są kilka lat do przodu pod względem pewnych trendów społecznych. Czyli jeżeli coś dzieje się w Stanach, gdzie po prostu więcej pieniędzy zostało wyłożone na jakiś cel i widzimy korelację z tym, co się później dzieje w krajach, powiedzmy, wschodnich, to możemy wprost mniej więcej przewidzieć, po jakim czasie taki trend zostanie przeniesiony do innych krajów. A powiedz mi, gdzie taki młody człowiek, który ma jakiś pomysł, ale nie ma żadnych funduszy, gdzie powinien się udać, gdzie stawiać pierwsze kroki, żeby zacząć jakby realizować ten swój pomysł? Osoby, które wchodzą w ten świat startupów, nowych technologii, dzielą się według moich obserwacji na dwie grupy. Właśnie ludzi, którzy są młodzi, jeszcze nigdzie nie pracowali albo dopiero stawiają gdzieś swoje pierwsze kroki i chcą robić już swój własny biznes, versus osoby, które pracują już kilkanaście lat w korporacji na przykład, i tam poprzez doświadczenie zawodowe widzą rzeczy, które mogą zoptymalizować, zrobić lepiej. Jeżeli pytanie jest tylko wobec tych młodych, to tak naprawdę najpierw zadałbym sobie pytanie, czy robić już od razu swój własny biznes, czy raczej nauczyć się na cudzych błędach, zebrać kapitał, zebrać doświadczenie i dopiero na podstawie tego, co będą obserwowali w takim życiu zawodowym na co dzień, z jakimi problemami ludzie się borykają, znaleźć taką rzecz, która będzie ich fascynowała i będą chcieli taki problem rozwijać. Jeżeli chodzi o kapitał, to ludzie, którzy do tej pory odnieśli sukces, blisko tego, co my chcemy zrobić. Ludzie, którzy dysponują wtedy kapitałem oraz know-how, który pozwoli nam również się szybko przy nich rozwinąć. A powiedz mi, czy przy zakładaniu takiego biznesu, startupu, ważne już jest na początku to określenie wizji długofalowej, że wiem, że za 3 lata, 5 chcę mieć to i to, czy często po prostu zakładamy biznes, bo mam jakiś pomysł, jest to wpływ impulsu, ale jeszcze nie wiem, jak to się potoczy? Myślę, że nigdy nie ma tutaj na to takiej odpowiedzi, która jest zero-jedynkowa, bo wtedy ktoś by napisał algorytm tworzenia firmy, chociaż to nie znaczy, że ktoś tego jego nie pisze. Na przykład jest Venture Builder Rocket Internet, czyli firma, która zajmuje się tworzeniem firm.
Rakiet Internet. Mają do tego fundusz, ale znowu wracając bez dygresji, wizja jest oczywiście bardzo ważna, dlatego że ona ma podążać z trendem. Czyli w którą stronę zmierza trend i gdzie on będzie za jakiś czas. Czyli na przykład trend telemedyczny, ile osób jesteśmy w stanie dosięgnąć telemedycyną za 10 lat. I na podstawie tego musimy wiedzieć, jeżeli ta liczba będzie duża, to już nie będą wystarczyły zwykłe konsultacje z lekarzami, tylko będzie potrzebna chociażby badanie ich stanu zdrowia za pomocą urządzeń medycznych. Ale zanim tam dojdziemy, to myśląc wstecz, i znowu nie mówię to jako taką uniwersalną radę, tylko po prostu jak my to robimy. Budujemy sobie po prostu to-do listę rzeczy, które trzeba zrobić, żeby dopiero do tego momentu dojść. Myśląc od tyłu, żeby coś się zadziało, potrzeba zrobić to i to i to i to. A sama telemedycyna, powiedz mi właśnie, mówisz, że możemy przez internet uzyskać porady. Jak to wygląda w sprawie na przykład recept lub jakiejś tam diagnozy? Jak myślisz, że to się rozwija? Czy jak to na dzień dzisiejszy też działa u ciebie? Czy prawo w Polsce jest bardzo prounijne? Jesteśmy jednym z najnowocześniejszych pod względem nowej ustawy krajem pod względem tego, co można robić zdalnie za pomocą telemedycyny. Inne kraje, oczywiście Stany Zjednoczone, natomiast mówię o krajach europejskich. Finlandia ma dość zaawansowany program i oczywiście Wielka Brytania, której już konsultacje z lekarzami online są już od długiego czasu stosowane. Generalnie jest tak, że pacjenci będą coraz mocniej mieli tą możliwość. Kwestia jest tego, na ile państwo w systemach takich jak Polska, gdzie to najczęściej państwo jest płatnikiem za usługę medyczną, będzie w taką usługę się angażowało. Dlatego, że znowu musimy patrzeć w sposób ekonomiczny tam, gdzie są pieniądze. Na ile płatnikiem jest państwo, na ile płatnikiem jest firma prywatna, ubezpieczyciel albo osoba indywidualna. I tam, gdzie jest najwięcej przepływów, tam jest decyzyjność tego, czy jest blokowana dana forma konsultacji, czy nie. A natomiast z receptami wygląda to w taki sposób, że mając to nowoczesne prawo, o którym wspomniałem, jesteśmy w stanie już wystawiać recepty skierowania po konsultacji zdalnej. Jest to po prostu diagnoza medyczna. Oszczędzamy czas, nie stoimy w kolejkach, więc idealnie, żeby państwo to zainwestowało w ten pomysł, żebyśmy sobie rzeczywiście na NFZ mogli konsultować. Zacząłeś wymieniać zalety ze swojego punktu widzenia, a my mocno też badaliśmy, jakie są inne zalety według punktu widzenia naszych pacjentów. I co totalnie na przykład nie wiedzieliśmy o tym, że są ludzie, którzy byli u lekarza na osobistej wizycie, ale diagnoza ich zaniepokoiła na tyle, że chcieliby skonsultować ten sam problem z innym lekarzem. Taką grupę pacjentów nazywamy second opinion. Albo jest duża grupa Polaków, którzy mieszkają w innych krajach i nie czują się komfortowo rozmawiając o zdrowiu z lekarzem na przykład po angielsku. I wtedy konsultują to z naszymi lekarzami, żeby rozmawiać po polsku. Super. A powiedz mi, czy sport właśnie pomaga w biznesie i jeśli tak, to w jaki sposób w Twoim przypadku? Uważam, że to była w sumie jedna z takich bardziej kluczowych rzeczy, która mnie w życiu spotkała, choć mocno przypadkowo. Znaczy, bardzo chciałem, natomiast przypadek polegał na tym, bardzo chciałem trenować, natomiast przypadek polegał na tym, że trzech kumpli kolegów z dzieciństwa zapisało się na trening kickboxingu i brakowało im jednego do pary. Czyli jeden nie miał pary i Paweł, to może zaczniesz chodzić z nami. Zapytałem rodziców, rodzice mnie puścili tak niechętnie na kilka pierwszych treningów. Jak byłby taniec, to może byś był teraz tam też? Nie, akurat pewnie nawet nie powiedziałbym rodzicom, żebym chciał pójść. Chłopakom pewnie odmówił. Może przestalibyśmy się kumplować, jak chcieliby mnie w wieku tam 10 czy 11 lat, kiedy zaczynałem sporty walki, żebyśmy chodzili na taniec. Oczywiście, ale rozumiem, że miał ten sport ogromny wpływ na twoje. Miał ogromny wpływ, uważam, pod względem tego, że szybko nauczyłem się, że nic nie przychodzi łatwo. Czyli, że ja naprawdę byłem antytalentem do sportów walki. Nie będę cytował słów trenera, ale były dość dosadne. Nie obrażające, tylko dosadne. Pokazujące, że na pewno dużo pracy jeszcze przede mną. Wziąłem sobie to do serca i po prostu zwykłą regularnością, czyli dokładnie tym samym, co w biznesie buduje doświadczenie i pewne, znowu nawiązując do tego, co mówiłem wcześniej, pewne powtarzalne algorytmy, które pozwalają dochodzić do momentu, gdzie robimy z każdym innym projektem coś, czego nie robiliśmy wcześniej.
A powiedz mi, jak udaje Ci się utrzymać taką długofalową motywację? To co mówisz na początku, powiedział Ci trener, że będzie ciężko, a jednak startowałeś, walczyłeś z mistrzem świata. Jak, tak samo w biznesie, osiągasz sukces. Jak to jest, bo dużo z nas jakby na początku jest, można powiedzieć, podjarana pomysłem, ale z czasem, nie widząc tych efektów już, wypala się i coraz bardziej spada ta motywacja. Dokładnie. Pierwszą rzecz, którą zawsze robię, to jest rozbijam sobie kroki na bardzo małe etapy. Czyli żeby widzieć ten mały, ale progres. Druga rzecz jest właśnie życie z tą świadomością, że nie wszystko przyjdzie szybko i czasami droga, która i tak jest obrana, dopiero za jakiś czas pokaże jakiekolwiek efekty. To samo dokładnie w sporcie, ale są partie, na przykład mięśni, które jesteśmy w stanie bardzo szybko wyćwiczyć. Brzuch bardzo szybko jesteśmy w stanie zrobić. No, tam najszybciej widać efekty. I to samo w pewnych aktywnościach biznesowych. Wiemy, w czym jesteśmy najlepsi, albo w czym jesteśmy w stanie szybko pokazać efekty, bo na przykład masz doświadczenie techniczne, więc zaczynasz pracę nad produktem od tej strony, do pozostałych szukasz sobie wspólnika, który będzie uzupełniał Cię w tamtych częściach. Natomiast jeżeli zabierałbyś się od strony marketingu, nie mając tym doświadczenia, to oczywiście należy się tego uczyć, natomiast trzeba być świadomym swoich mocnych stron, słabych stron i w jaki sposób nad nimi uczyć. No a jeżeli dochodzimy znowu już do momentu, że trzeba się uczyć, to musimy wiedzieć, w jaki sposób się tego uczyć. A najprostszym rozwiązaniem jest uczyć się od osób, które są w tym najlepsi. A jeszcze chciałem zapytać o zespół. Jak udało Ci się dobrać tak zgrany zespół, który osiągnął sukces i drive'uje dalej do przodu, więc jak... Coraz bardziej zaczynam się przekonywać o tym, że nigdy nie kończy się u założycieli, u pomysłodawców, u osób operacyjnych rola bycia takim najważniejszym HR-owcem w firmie. Bo to nadchodzi pewien moment, kiedy jest ciężko o pewien zestaw ludzi na rynku, pewien zestaw specjalistów i to oni wręcz muszą chcieć pracować z Tobą. Nie pod względem tylko i wyłącznie warunków finansowych, bo one są, można powiedzieć, usienione na rynku, tylko bardziej chodzi o wizję, czyli produkt musi być fajny i ludzie, z którymi pracują, zespół, który wchodzą, musi być dla nich motywujący i czymś, co faktycznie rozwinie ich jako osoby i nie będzie to coś nudnego. Często się zacząłem właśnie ostatnio nad tym zastanawiać, bo to dużo jest w tym prawdy, że to ostatecznie zespół wygrywa lub przegrywa. I też jest prawdy w tym, że startupy nie konkurują między sobą, jeżeli kilka startupów jest na jednym rynku, tylko nie konkurują z rynkiem. Albo rynek chce daną usługę, albo nie. Raczej startupy nie upadają dlatego, że inny startup je pokona. To raczej chodzi o weryfikację na rynku. Więc to jest coś, na co jeszcze nie mam odpowiedzi, ale wiem, że to jest bardzo ważne, żeby tych najlepszych ludzi do siebie przyciągać, utrzymywać ich motywację. Motywacja, uważam, że ona się bierze z tego, że czuję się, że robi się coś, co może zmienić świat. Zmienić świat nie pod względem takim górnolotnym, że raptem słońce zacznie wstawać godzinę wcześniej albo godzinę później, tylko pod względem tego, że jak pojawimy się na ulicy za 10 lat, to choćby będą widoczne na billboardach reklamy naszego produktu, czyli on wejdzie w codzienną użyteczność Szarego Kowalskiego, wejdzie pod strzechy. A chciałem jeszcze na koniec zapytać o jakieś książki, czy masz jakąś ulubioną książkę, którą poleciłbyś naszym widzom? Jeżeli ktoś chce zajmować się nowymi technologiami, to jest świetna książka Boba Dorfa. Nie pamiętam jej nazwy, natomiast ona bodajże nazywa się Podręcznik Startupu. To jest bardzo gruba książka, która w sposób taki systematyczny przechodzi przez wszystkie kolejne kroki od szukania wspólnika, poprzez podpisywanie umów między wspólnikami, bo taką ważną radą jest to, żeby w momencie, jak tylko dobierasz się ze wspólnikiem, zaczynacie razem robić biznes, to pierwszą rzeczą, jaką powinniście zrobić, jest określić, w jaki sposób będziecie się rozstawać. Czyli żeby nie było potem sytuacji, że coś może Was podzielić w inny sposób. Nie? Czyli że na przykład zaczynacie się kłócić o pieniądze. W momencie, kiedy wszystko jest między Wami ok, ustalcie, na jakich zasadach w razie czego będziecie się rozstawać i jakie są między Wami role. Jeżeli nie zostaną one dowiezione, to wtedy rozstajecie się na takich i takich zasadach. Ta książka niesie ze sobą dużo innych cennych rad. A jeżeli chodzi o taką inną, totalnie lekturę z innej strony, to bardzo lubię biografię ludzi i taką mocno
biografią, która na mnie wpłynęła, jest biografia Feliksa Zandmana. To był człowiek, który żył w Polsce, był żydowskiego pochodzenia. Przez wojnę ukrywał się pod podłogą na jakiejś wsi. Polacy go przygarnęli, a następnie wyjechał za granicę, do Stanów bodajże. Stworzył dwie firmy, które wprowadził na Nasdaq i pokazuje to, że nieważne jak się zaczyna, po prostu taką wytrwałością i chęcią osiągnięcia czegoś, to można tam dojść. A czy jest coś, co chciałbyś przekazać naszym widzom? Plecy same się nie zrobią. Dosłownie i przynosi. Dzięki, bardzo miło było się spotkać. Dzięki, Paweł. Super, mega fajnie powiedziałeś.